jakby tematem tej nauki jest jakby sprawa naprawdę bardzo delikatna, a zarazem jakby no, bądź co bądź jedna z centralnych spraw, jeżeli chodzi o małżeństwo, ponieważ dotyczy głównego celu małżeństwa, czyli zrodzenie i wychowanie potomstwa, no, a żeby to potomstwo właśnie wychować, to najpierw trzeba je zrodzić. I tu się dotykamy jakby tej całej etyki płciowej, tego tematu, który jest oczywiście tematem bardzo szerokim, tematem, który no, Pius XII w przemowie do położnych w 1951 roku jakby mówił, że to nie jest temat koniecznie, że to księża powinni ten temat jakby przybliżać, tylko właśnie na przykład położne, tak? To jakby ich apostolat. Ale czasy się zmieniły mocno a pytania pozostają, albo może nawet rodzi się dużo pytań na temat właśnie tego aktu małżeńskiego. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby poruszać bardzo szczegółowe sprawy, tylko chodzi o to, żeby dać pewne jakieś takie wytyczne i pewne wskazówki, które mogą być takimi punktami oparcia w ocenianiu moralnym. Natomiast no, wszelkie szczegóły i wszelkie jakieś takie trudności powinny być podejmowane, rozwiązywane już bezpośrednio, dajmy na to w konfesjonale, czy w czasie jakiegoś kierownictwa duchowego, bezpośrednio z kapłanem, który może tutaj jakieś dać, powiedzmy, te wskazówki, które teologia moralna nam daje. Oczywiście należy wyjść od tego, że każdy stan obowiązuje nas do życia w czystości. Dopóki ktoś nie wejdzie do stanu małżeńskiego, czystość obowiązuje taką osobę, niezależnie czy będzie to mężczyzna, czy będzie to kobieta, tak jak osobę zakonną. Może konsekwencje grzechu nieczystego są trochę mniejsze niż u osoby zakonnej, dlatego że osoba zakonna uroczyście ślubuje zachowanie czystości i dlatego też jakby grzesząc przeciwko czystości popełnia grzech nieczysty, a zarazem sprzeniewierza się ślubowi, więc jakby ma podwójny grzech. Osoba, która takiego ślubowania nie składała, oczywiście ślubu nie łamie, natomiast jeżeli chodzi o jej obowiązki, to oczywiście one są takie same. Tutaj tak się składa, że młodzi ludzie zasadniczo się strasznie z tego tytułu burzą, ponieważ to nie jeden raz księża słyszą, no ale przecież my się kochamy i co stoi na przeszkodzie, już jesteśmy zaręczeni, że to powiedzmy będzie zaraz ślub i tak dalej. I jest ogromne, jakby w naszych czasach ogromna presja na to, ażeby wejść w tą rzeczywistość jak najszybciej. Zresztą praktyka też pokazuje, że tak się rzeczywiście dzieje. A tutaj Kościół staje na przeszkodzie, tak? No i dlaczego tak jest? I dlaczego, nie wiem, czy to jest taki niedobry Pan Bóg, który człowiekowi zabrania czegoś, co jest powiedzmy, no, samo w sobie później dozwolone w małżeństwie, a teraz nie jest dozwolone i jak to jest. Oczywiście główny powód, dla którego cnota czystości jest tak bardzo istotna do zachowania, to jest zdolność kochania. Diabeł wie, że jeżeli zniszczy w człowieku zdolność kochania, to tak naprawdę zniszczy mu życie. Jak zniszczy mu życie, to też w dużej mierze może doprowadzić go do wiecznego potępienia. To jest oczywiste. Jeżeli ktoś nie kocha, to ten po prostu rani innych, rani siebie i życie mu się komplikuje i siłą rzeczy zaczyna się staczać i może się zatracić. Więc dla nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego to jest bardzo istotne, żeby człowieka oduczyć albo nie pozwolić nauczyć się kochać. I to się dzieje właśnie przez nieczystość. I dlaczego tak jest? Dlatego, że nieczystość w człowieku wzbudza jakby
takie koncentrowanie się na sobie, na swojej przyjemności, na swoim egoizmie. I z tego tytułu, jeżeli ktoś jakby wejdzie w tą rzeczywistość, nie nauczywszy się kochać drugiej osoby, no to dla niego to będzie przedmiot, niezależnie od tego, że może nawet w zakochaniu będzie sobie jakby sam siebie łudził i mówił, że ja naprawdę bardzo kocham tą dziewczynę, czy ta dziewczyna będzie mówiła, że bardzo kocha tego chłopaka, to ostatecznie i tak to będzie się gdzieś oscylowało wokół ludzkiej przyjemności właśnie i skoncentrowanie się na własnej przyjemności. No i potem jak przychodzą trudności, no to jakby ten dom bez fundamentu się rozpada. I tak to wygląda. Natomiast jeżeli człowiek potrafi nie popaść najpierw w zmysłowość, która go zaślepi, tylko nauczy się kochać, to znaczy poświęcać się, ponosić ofiary dla drugiej osoby, to oczywiście akt małżeński stanie się dla niego pełnym wyrazem miłości wobec żony czy wobec męża. W tym momencie jest to jakby rzeczywiście akt całkowitego oddania się, a nie akt skupienia się na swojej przyjemności. To jest arcyważne. Jak to się dzieje z naszą płciowością? Pan Bóg, kiedy stwarza istoty nierozumne i niewolne, poddaje je instynktom. Tak jest wśród zwierząt, że zwierzęta się rozmnażają nie przez wolną decyzję, tylko dlatego, że przychodzi taki czas, instynkt działa i następuje przekazanie jakby dalej życia, poczęcie potomstwa i wydanie tego potomstwa na świat. I to się dzieje cyklicznie, po prostu się to powtarza w zależności od gatunku. Jeżeli chodzi o człowieka, jako że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a więc ma rozum i wolną wolę, Pan Bóg nie poddał go ślepemu instynktowi w tym dziele szczególnym, jakim jest przekazanie potomstwa, czyli współudział w stwarzaniu, tylko poddał, jakby dał, Pan Bóg jakby zaryzykował dać człowiekowi ten wielki dar, tak żeby go, z niego korzystał rozumnie i w sposób wolny. Drodzy wierni, żeby człowieka zachęcić do tego, ponieważ jakby o potomstwo jest niewątpliwie jest źródłem wielu, wielu radości, ale też i wielu krzyży. To jest jasne, że wychowanie dziecka jednego, drugiego, trzeciego, to jest wielkie poświęcenie. I nawet to nasze współczesne społeczeństwo nam pokazuje, że ludzie, którzy już nie umieją kochać, nie umieją się poświęcać, to nie chcą też mieć dzieci. Łatwiej mieć pieska albo kotka, któremu nie potrzeba aż tak wielkiej uwagi, nawet jak tam powiedzmy zginie, to tragedia będzie przez tydzień, miesiąc, ale tyle tego, a z dzieckiem no to jednak i wydatki, i kłopoty, i teraz nie wiadomo co jeszcze, i dlatego też ludzie tego nie chcą. Pan Bóg, znając nas, znając naszą niechęć do poświęcenia, no dał pewien wabik do tego. Czyli dał przyjemność związaną z aktem małżeńskim. Podobnie zresztą jak dał przyjemność chociażby z inną czynnością, która jest konieczna do przetrwania człowieka, na przykład z jedzeniem. Tutaj znowuż mamy taką sytuację, że proces jedzenia sam w sobie, gdyby nie było tej przyjemności, nie jest niczym atrakcyjnym. Jeżeli się tak zastanowimy nad jedzeniem, to tak naprawdę to trzeba zabić jakieś zwierzę. To zwierzę po prostu, nie wiem, tam gdzieś tam w ogniu albo w wodzie ugotować. I później, nie wiem, to przeżuwać to martwe zwierzę w ustach ze śliną i połykać i tak dalej. Generalnie nic atrakcyjnego. Mówię to w sposób taki brutalny, żeby pokazać jakby tak z zewnątrz, jak to wygląda. Tak? Tyle, że my, mając przyjemność właśnie z jedzenia, mamy tutaj rzeczywiście pewną łatwość i nie mamy tych oporów. Tak?
A gdybyśmy tego nie mieli, gdybyśmy nie mieli tej przyjemności i nie mielibyśmy poczucia dyskomfortu, kiedy jesteśmy głodni, to prawdopodobnie z lenistwa i z pewnego może obrzydzenia byśmy poumierali z głodu. Tak już Pan Bóg tak nas tutaj próbuje oszukać. Innym przypadkiem, oszukać oczywiście w cudzysłowie, żebyśmy tutaj nie żadne to bluźnierstwo, tylko tak jak rodzic, gdy wychowuje dziecko, to też daje jakieś nagrodę, jak coś dobrego zrobi, to wcale nie chodzi o oszukanie, tylko chodzi o zachętę. Tak samo jeżeli chodzi o niewiastę, która wydaje potomstwo. Oczywiście mężczyźni tego nie są w stanie doświadczyć, jakie to są bóle. My możemy tylko sobie wyobrażać, jak wielkie boleści musi znosić kobieta, kiedy rodzi dziecko. I tak mówią lekarze, że gdyby nie pewien zabieg, który Pan Bóg dał, to prawdopodobnie żadna kobieta by się nie zdecydowała na drugie dziecko. Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii, że kiedy niewiasta wie, że przyszła jej godzina, to cierpi bardzo, ale kiedy dziecko się urodzi, to się cieszy, bo nowy człowiek przyszedł na świat. Coś takiego się dzieje w organizmie kobiety, że w momencie, kiedy się dziecko urodzi, następuje w jakiś sposób zapomnienie tego bólu. Znaczy, no może się pamięta, że coś tam, że bolało, ale jakby to całe brutalne doświadczenie tego ogromnego bólu gdzieś jest złagodzone. Tak to już Pan Bóg stworzył. I dobrze, przejdźmy teraz jakby oczywiście do tego aktu małżeńskiego, ale ja bym się tutaj oparł na tej analogii jedzenia, ponieważ ona może nam pewne rzeczy wyjaśnić. Ludzie się oczywiście zadają sobie pytanie, no właśnie, co można, czego nie można, kiedy nie można, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. To są pytania ważne, to są pytania, które nurtują ludzi, którzy no chcą żyć po Bożemu, tak? To czasami może to skończyć się też pewnym jakąś ogromną nerwowością czy skrupułami, kiedy nie dostają jasnego zrozumienia, czy to rzeczywiście jest jakieś działanie dozwolone, czy nie. Więc należy sobie zadać w ogóle najpierw pytanie, po co jest? No już na to pytanie odpowiedzieliśmy. Po co jest akt małżeński, akt płciowy mężczyzny i kobiety w małżeństwie? Głównym celem małżeństwa jest poczęcie, zrodzenie i wychowanie potomstwa. I dlatego też głównym celem, jakby podstawowym celem aktu małżeńskiego jest prokreacja, jest poczęcie nowego dziecka. Nie może jakby ten cel być wyłączony. Tak samo jeżeli chodzi o jedzenie. Głównym celem jedzenia jest nie przyjemność, nie jakaś taka satysfakcja, tylko głównym celem jedzenia jest dostarczenie tych wszystkich środków, tych wszystkich elementów, które są potrzebne, ażeby człowiek mógł prawidłowo się rozwijać, tak? Tu wszystkie tam składniki, które są potrzebne do tego, żebyśmy właściwie się rozwijali. Jeżeli ten główny cel jest wyłączony tak absolutnie, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju wynaturzeniem. W Quo Vadis czytamy na uczcie Nerona właśnie takie przykłady wynaturzenia, kiedy ci ucztujący znaczni Rzymianie, żeby móc ucztować dalej, po prostu wymiotowali, ażeby móc jeść następne potrawy. Tak? Wnoszono coraz to nowe potrawy, więc jako, że pojemność człowieka jest za mała, więc to, co zjedli, wymiotowali, ażeby móc dalej się napełniać. I widzę na twarzach wielu z was obrzydzenie, prawda? Bo to jest wynaturzenie, to jest nienormalne. To tak nie może być. Jeżeli ktoś postępuje, jakby niszczy ten główny cel, to w tym momencie mamy do czynienia z czymś niedopuszczalnym, absolutnie. I podobnie jest w małżeństwie. Podobnie jest w akcie małżeńskim. Jeżeli on, ten główny cel jest absolutnie wyłączony, to wtedy mamy do czynienia rzeczywiście z czymś nienaturalnym, niewłaściwym i czymś, co jest grzeszne.
Małżeństwo nie jest furtką, która otwiera wszystkie możliwości, wszystkie jakieś po prostu niewłaściwe zachowania, tylko jest tutaj, ma konkretny cel. Następnie, oczywiście oprócz tej całej, oprócz spłodzenia potomstwa, celem aktu małżeńskiego jest również jedność małżonków. Jeżeli małżonkowie się ze sobą prawdziwie kochają, jeżeli ta relacja jest normalna, zdrowa, to ona również dąży do tej bliskości, do tego, żeby być ze sobą. I tutaj oczywiście sama przyjemność w tym momencie nie jest, znaczy przyjemność nie będzie niczym złym. Nie jest jakby absolutnie niedozwolona, grzeszna. Wartość moralna przyjemności zależy od czynu, któremu towarzyszy. To jeżeli czyn jest moralnie dobry i przez Pana Boga chciany, to przyjemność, która temu towarzyszy, jest również moralnie dobra. Ale przyjemność może być również moralnie zła. Dajmy na to, jak ktoś zażywa narkotyki, to prawdopodobnie odczuwa jakąś przyjemność. Ale jako, że czyn jest zły, to i przyjemność jest zła. I oczywiście trzecim bardzo jakby nisko w hierarchii, ale też jest, w hierarchii tutaj powiedzmy tych celów aktu małżeńskiego, jest przeciwdziałanie tej pożądliwości, która w człowieku jest, no szczególnie przede wszystkim w mężczyźnie, ale i również i w kobiecie. Święty Paweł mówi, że zalecając dziewictwo tak, jak on zachowywał, mówi, że jakby ktoś miał płonąć, możemy to rozumieć, jakby ktoś miał się potępić z tego powodu, że nie może nie zachować tego dziewictwa, to niech się ożeni. Oczywiście rozumiemy, że to nie jest, żebyśmy mieli dobrze ustawione tę hierarchię celów. Ten jest najniżej. To jest jakby skutek uboczny, można powiedzieć, tego głównego celu. Nie jest to jakby sam w sobie, jakby nie dla pożądliwości się bierze żonę albo wychodzi się za mąż. Tylko jakby tutaj skutek uboczny jest właśnie to, że to jest jakby przeciwdziałanie też tej pożądliwości, którą może nie każdy, powiedzmy sobie, osoby, które Bogu, przez Boga są powołane, dostają też no, dodatkowe łaski, co nie znaczy, że to też przychodzi bez trudu, ale mają szczególne łaski. Ci, którzy są powołani, no, takich łask, żeby taką absolutną czystość zachować, być może nie mają w takim wymiarze. Aczkolwiek są sytuacje, w których też muszą tą czystość zachowywać. I teraz tak, oczywiście jeżeli chodzi o bardzo tak powiedzmy sobie o konkrety, ludzie jakby można powiedzieć w tym wypadku, że ktoś może mieć teraz taką wątpliwość, no, mamy najpierw na to czwórkę, piątkę dzieci, mamy małe mieszkanie, i w tym wypadku, co nam pozostaje, no jakby nie możemy za bardzo sobie pozwolić na to, żeby jeszcze i kolejne dzieci były. Czy mamy prawo podjęcia tego pożycia małżeńskiego, czy nie? Oczywiście to jest taki, w takim kazusie niewątpliwie może być, jest jakby dozwolone, ażeby to pożycie małżeńskie było. Tyle, że oczywiście wtedy te osoby najczęściej jakby podejmują to pożycie małżeńskie w dniach niepłodnych. I teraz tutaj od razu może się zrodzić jakieś takie podejrzenie, niebezpieczeństwo, że tutaj ksiądz nam proponuje jakąś tam pewną antykoncepcję. Niestety moderniści z tego stworzyli wręcz, można powiedzieć, pewną taką niewłaściwą teorię, ponieważ niejednokrotnie się spotyka ludzi, którzy generalnie, można powiedzieć, nawet a priori wykluczają potomstwo, ale jako, że są katolikami, to robią to właśnie za pomocą naturalnych metod.
I tu jest oczywiście, tu już jest problem. Jeżeli ktoś z góry wyklucza potomstwo, na to, nie wiem, w momencie zawierania małżeństwa wyklucza potomstwo, tyle, że mówi, że będzie to po prostu w taki sposób naturalny, tak? Czyli tak jak Kościół pozwala, to Kościół nie pozwala na to. W tym wypadku można mieć śmiałe przypuszczenie, że małżeństwo jest zawarte nieważnie. Po prostu tego małżeństwa nie ma, ponieważ nie ma zgody na główny cel małżeństwa. I to, że to jakby ten cel się omija, dajmy na to, może działając nie w sposób, nazwijmy to tak, jakby nie bezpośrednio, nie za pomocą jakichś tam środków antykoncepcyjnych, czy jakichś, powiedzmy, innych niezgodnych z naturą sposobów podjęcia współżycia, to mimo to efekt jest taki sam. Natomiast jeżeli małżonkowie podejmują akt małżeński, gdzie może nawet jakby wprost nie mają takiej intencji, że mamy począć dziecko, że to nie jest jakby najważniejszym celem dla nich w tym momencie, ale po prostu dlatego, że się kochają, dlatego, że chcą być ze sobą, to tutaj, jeżeli jest to zgodne z naturą, jeżeli nie ma jakiegoś działania właśnie przeciwnego temu celowi głównemu, to nie ma grzechu. To nie ma żadnego, nie ma żadnego jakiegoś takiego moralnego problemu. To jest, znowu wróćmy do tego, do tej naszej analogii z jedzeniem. My ile razy tak naprawdę sięgamy po jedzenie dlatego, że jesteśmy głodni, a ile razy dlatego, że nam to wygląda bardzo atrakcyjnie. To jest tak, że oczywiście są takie momenty, kiedy jesteśmy głodni i myślimy tylko o kromce chleba, żeby się najeść, ale są też takie momenty, kiedy, nie wiem, siadamy przy suto zastawionym stole, jest mnóstwo potraw, nie wiem, na przykład stół wigilijny, I jemy dlatego, że nam to wygląda atrakcyjnie. Oczywiście zawsze musi być umiar, ale jemy dla pewnej przyjemności jedzenia. Ale jeżeli nie wykluczamy głównego celu jedzenia, to jest to wszystko w porządku. Jeżeli ten główny cel jest wykluczony, to wtedy oczywiście jest problem. Żeby też mieć tą jasność, jeżeli chodzi o akt małżeński, to też należy powiedzieć sobie jasno, że Kościół pozwala na zawieranie małżeństw również przez osoby niepłodne, nawet jeżeli one nawet wiedzą przed małżeństwem, że są niepłodne. Czyli, ale jeżeli powiedzmy, i pozwala podejmować jakby oczywiście akty małżeńskie tym, którzy zawierają. Jedynie kto nie może zawrzeć małżeństwa, to ten, kto jest niezdolny do aktu małżeńskiego. To tylko taka osoba nie może zawrzeć. Natomiast osoby starsze czy osoby niepłodne również mogą zawierać małżeństwa, mimo że jakby no, ten główny cel nie zostanie osiągnięty, czyli właśnie to zrodzenie i wychowanie potomstwa. I tutaj w tej kwestii potrzeba dużej roztropności, żebyśmy, bo ta roztropność jest oczywiście czasami takim naszym wytłumaczeniem naszego wygodnictwa, bo nam się nie chce, bo na przykład podejmować jakiegoś trudu i ktoś mówi, że no, cały czas jesteśmy niegotowi na dziecko i dlatego też nie, te pożycie małżeńskie są takie, jak jest, że powiedzmy tylko właśnie próbuje się, tak nazwijmy to, unikać potomstwa i wtedy to oczywiście jest to czymś niedobrym, ale też z drugiej strony, jeżeli ktoś po prostu chce kusić Pana Boga i na zasadzie po prostu ile tych dzieci się tylko da, jakoś tam Pan Bóg musi zaradzić, to też tak nie może być. Bo trzeba podjąć odpowiedzialność za te dzieci. Trzeba je wychować, trzeba im dać oczywiście to, co jest
konieczne do wzrostu, do rozwoju itd., itd. Więc tutaj należy oczywiście to też mieć brać pod uwagę. I jeszcze jedna sprawa. Są oczywiście sytuacje takie, kiedy może kiedy on powiedzmy jest zagrożenie, tak, jeżeli nie wiem, na przykład kobieta dostaje informację od lekarza, że jeżeli zajdzie w ciążę, to jest jakby no, zagrożenie dla jej życia i tak dalej, to w tym wypadku oczywiście Kościół pozostawia tylko jedną alternatywę, tak, czyli wstrzemięźliwość. Jeżeli nie ma możliwości rzeczywiście podjęcia pełnego aktu małżeńskiego otwartego na życie, tak, to wtedy nie ma jakby innej opcji, nie można sobie powiedzieć, że no to jakieś powiedzmy, jakieś substytuty tego aktu małżeńskiego, na to sobie pozwolimy, bo przecież ważna jest przyjemność i tak dalej. Wtedy oczywiście pozostaje tylko i wyłącznie wstrzemięźliwość i z tym się wiąże oczywiście zawsze taki zarzut, no ale to praktycznie niemożliwe, że to jest tak trudne, że to jest jakiś heroizm. Heroizmu nikt nie może wymagać od człowieka. Oczywiście, jeżeli Pan Bóg nie nakazuje nam rzeczy niemożliwych, ale jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji, to właśnie takiej sytuacji, kiedy nie ma innego wyjścia, to Pan Bóg daje nam potrzebną siłę, ażebyśmy mogli to spełnić. Sobór Trydencki mówi w taki sposób: Bóg nie nakazuje rzeczy niemożliwych, ale gdy nakazuje, poleca uczynić to, co możliwe. I Bóg pomaga, żeby ten człowiek mógł to spełnić. I oczywiście, że jest możliwe zachowanie wstrzemięźliwości, jeżeli ku temu, jak przemawiałem za tym, przemawiają jakieś takie, czy to będzie jakieś tam czasowe, dłuższy czas, czy to będzie jakaś, powiedzmy, nawet na całe życie. Jeżeli nie ma innej opcji, to nie jest w żaden sposób, nie może być usprawiedliwieniem jakiejkolwiek formy nieczystości, jaka po prostu plamiła małżeństwo, plamiła osoby i rzeczywiście nas skoncentrowała na samej przyjemności. Więc pamiętajmy o tym, że przyjemność, wartość moralna przyjemności zależy od czynu, któremu ta przyjemność towarzyszy. Jeżeli, tak jak powiedziałem, że ten czyn jest nienaturalny, jeżeli czyn jest no właśnie wbrew temu prawu, które Pan Bóg zawarł w naturze, to nawet jeżeli on jest bardzo przyjemny, jest absolutnie niedopuszczalny. Jeżeli czyn jest według woli Bożej, jeżeli jest zgodny z Bożym planem, z naturą przez Pana Boga stworzoną, to wtedy oczywiście przyjemność, która temu czynowi towarzyszy, jest również czymś moralnie dobrym i oczywiście z tego tytułu, że ktoś odczuwa przyjemność, nie musi się trapić czy spowiadać. I oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, do aktu małżeńskiego należy się przygotować przez zdobywanie cnoty miłości. I tylko ci rzeczywiście mogą mieć jakby prawdziwe szczęście z pożycia małżeńskiego, jeżeli ci, którzy się kochają. Bo ci, którzy powiedzmy są egoistami, którzy są skupieni na sobie, nawet odczuwając jakąś przyjemność, to tak naprawdę ranią siebie i ranią drugą osobę, ranią współmałżonka. Tutaj w pożyciu właśnie małżeńskim, właściwie całe życie małżeńskie, to nie tylko ten o akt małżeński chodzi, ale o całe życie małżeńskie, ono musi być myśleniem o tej drugiej osobie, o dobru tej drugiej osoby. I tylko wtedy to daje szczęście, kiedy i jedna osoba, i druga osoba, i mąż, i żona myślą o sobie nawzajem, o swoich potrzebach, o swoich tutaj, znaczy
o dobro tej drugiej osoby. I już zupełnie na koniec, trochę się przedłuża, mianowicie jest oczywiście szczególnie no tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, no mają jakby, powiedzmy sobie tak, najczęściej i powiedzmy sobie mniejszą potrzebę tego aktu małżeńskiego i w pewnym momencie się wycofują, tak? Staje się to dla nich krzyżem i podchodzą do tego z niechęcią. Musimy też, kobiety szczególnie muszą pamiętać, ale czasami to jest tak, że mężczyzna zaniedbuje kobietę, że to jest w pewien sposób obowiązek małżeński. To nie jest coś, co powiedzmy jedna strona arbitralnie może zadecydować, że jakby kończymy i już więcej jakby do tego nie wracamy, tylko to jest pewien obowiązek małżeński i oczywiście jeżeli gdyby były jakieś powiedzmy no, rzeczywiście rzeczy się działy, które byłyby niezgodne właśnie z tymi zasadami, o których mówiłem, to wtedy jest moralnie, wtedy osoba dana powiedzmy, ma moralne prawo powiedzieć nie, ja się nie godzę na powiedzmy jakieś pożycie niezgodne z naturą na przykład. Ale jeżeli jest to rzeczywiście zgodne z naturą, to tak jak powiedziałem, małżeństwo ma ten jakby jeszcze ten ostatni element, ten ostatni cel, jakby przeciwdziałanie pożądliwości, która może doprowadzić do jakichś innych grzechów i dlatego też miłość bliźniego każe podejmować ten obowiązek równie i nawet jeżeli jakby no, nie ma się ochoty ku temu, oczywiście zawsze jakby zachowując zasady roztropności, mądrości, właśnie takiego rozumnego postępowania, ponieważ tak jak powiedziałem, Bóg wyposażył nas w te dwie szczególne władze, które nas do Niego upodabniają, w rozum i wolną wolę. I tutaj powinniśmy no, z tych władz właśnie odpowiedzialnie korzystać, tak żeby rzeczywiście nasze działanie upodobniało nas do Pana Boga. Jeżeli będą jakieś pytania, to ja tak jak już powiedziałem na początku, no, tutaj szczególnie już bardziej odsyłam do spowiednika, do kierownika duchowego. To są takie rzeczy, które jakby materia jest delikatna i zawsze to takie konkrety powinno się już wtedy przede wszystkim na tym forum wewnętrznym, czyli w spowiedzi, omawiać i w taki sposób tutaj rozwiązywać.